Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. browar.gdynia.com. Tu Mike.pl przed waszymi twarzami na monitorach. Słuchajcie, ja już mam określenie takie piwa, które będę chciał degustować. Piwo nijakie, piwo, które praktycznie stoi w tej lodówce. Termin ma długi, niepokojąco długi, bo termin ma do 11.11.2014. Kupiłem to piwo, żeby nie było, w specjalistycznym sklepie. Proszę. Hofbrau Original. Znaczy Original to może nie, bo to jest niemieckie. Münich, czyli Monachium, Bayerische, a więc Hofbrau Original. Kontra, szczerze mówiąc, średnia, nic nie mówiąca. Ja to piwo kupiłem, bo ktoś mi to piwo gdzieś tam polecił. Habe, myślałem, że chodzi o Hansastadt Bremen, potem się okazało, że to nie jest to, że piwo pochodzi z Monachium. Jak tutaj, przepraszam, spojrzę, tu jest taki ciekawy, intrygujący bardzo napis. Jeżeli chcecie, to wyłączcie tą w ogóle degustację, aczkolwiek no jestem sam ciekawy. Średnio mi się widzi w ogóle degustowanie lagerów. Zrobione według prawa czystości, Reinheitsgebot. Coraz no, generalnie to piwo ma prawo się odwołać do tego, ponieważ jest z Bayerów, jest z Monachium, a więc być może. Jest to klasyczny, podobno Pils, ale jak zweryfikowałem stronę, która po niemiecku, w języku niemieckim jest piękna, jest rozbudowana, daje dużo informacji, oprócz tego jaki tu jest ekstrakt, no to nie ma. Zainteresowało mnie piw. Ten browar robi około 12 do 15, zależy od sezonu. Schwarze Weisse. Ciemna, ale to nie chodzi o dunkel. Praktycznie kolor tej pszenicy jest czarny, więc zaintrygowało mnie to piwo. Zaintrygowało. Być może Monachium planuje tam kiedyś być. Odwiedzę ten browar. Gdzieś tam poczytałem, że to HB z koroną to jest znakiem zastrzeżonym, że w dobie globalizacji, łączenia sił sprzedażowych i takie bla 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 bzdety, browar przeszedł pod ręce fundacji jakiś tam Monachium. Monachijski jest nasze. Rozczarowanie. Krótko mówiąc, myślałem, że to jest jakieś fajne piwo z rewolucji niemieckiej, a mam takie piwo IPA i na pewno je zdegustuję całkiem niedługo. No i tak w ramach ciekawości kupiłem to piwo za prawie 9 zł. No i w necie rozczarowanie. No piwo, które kurczę nie jest piwem zgodnym z duchem craft. Nie wiem jaki jest ekstrakt. Alkohol 5,1%. Jeżeli chodzi o zasyp, też nic nie wiadomo, bo czytamy tutaj tłumaczysz na polski woda, słód jęczmienny, chmiel. Greckiego nie potrafię nawet rozczytać. No i to wszystko. Żadnych innych informacji. Mnie się obija. I to wszystko. No jestem ciekawy tego Bayerische Reinheitsgebot. Wobec tego austriacki austriacki otwieracz, mechanizm, ciekawy. O, słońce teraz świeci, także możecie zobaczyć jak w środku wygląda. Otworzy ten niemiecki, otóż bawarski kapsel. No, muszę powiedzieć, że jest ładny. Powiem wam, że grafika dziwna, bo w kształcie jajka, a kapsel jest naprawdę okrągły. Grafika taka wielkanocna jajkowa. Piwo dolane do Festa. Festbia też robią. To jest ciekawe. Nie chcę was tu gasić, ale czuję kartę. Lecimy z tematem. Dlaczego to jest piwo nijakie dla mnie? Bo to jest lager. Co może być ciekawego w lagerze? Chociaż słuchajcie, kurczę. Proszę. Piwo mega klarowne. Chyba nie widać nawet przez to piwo. Latarka. Będzie potrzebna? Słuchajcie, piana jest spora, jest fajna.
No ale... No chciałbym się doczepić, ale kurczę, średnio szkoła. Wysycenie jest, wcale niezłe. No zaraz się okaże, że to piwo było warte tych 9 zł prawie, tam 8 z hakiem. Słuchajcie, przyświecę Wam latareczką. Jak zwykle jestem nieprzygotowany, ale tym razem to potrwało dużo krócej. Proszę. Mega kolorowne piwo z piękną białą pianą. Ja wiem, czy kartą. Tak naprawdę to niewiele czuć. No dobra, na siłę może. Nie jestem przyzwyczajony w ogóle do lagerów, aczkolwiek lubię czasami spić lagera. Wrażenie, jakbym czuł żelazo, ale to za chwilę, aż dziwne. Piękne, klarowne piwo, lager, w dolnej fermentacji oczywiście. Obrał, zum wól, pust. I no słuchajcie, nieźle. Powiem Wam tak. Mimo wszystko, ja bardzo mało piję lagerów. Mam tutaj do przetestowania lager z Widawy. Myślę, że będzie dużo lepszy od tego. Nie jest źle, aczkolwiek za taką cenę, za 8 zł kupić lagera, to musiało mieć coś pochlaste. Specjalnie to właściwie zrobiłem. Zrobiłem to specjalnie, dlatego że by zobaczyć, czy Niemcy potrafią jakiegoś fajnego lagera uważać. Właściwie pilsa. No bo lager jest mniej goryczkowy, pils powinien być bardziej goryczkowy. Lager, tak mi się mówi, bo dolna fermentacja, lagerowanie, lagern, czyli leżykowanie po polsku. Nie mam odniesienia, musiałbym najpierw wypić pilsa z Widawy. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest pils czy lager. Teraz zobaczymy. Premium Lager. Premium Lager. To będzie też skonsumowane całkiem chyba na czasie. Termin? Bo tak 9 maj. Kurczę, pieczone. No to może być problem. Piana się nadbudowuje. Zobaczcie, ta piana znikła, ale nadal trzyma się jednego palca. Myślę, że nie jest źle w sumie. Chociaż cena jest kosmiczna. Tą Widawę, chrząstawy. Tam chyba 2 zł mniej zapłaciłem, a wydaje mi się... No zobaczymy zresztą, co mi się wydaje. Powiem tak, nie czuję żadnych nut skażenia. Piwo jest pijane, jest goryczka. Jest goryczka dużo bardziej wyczuwalna niż w naszych klasycznych stylach European Lager, czyli europejskich lagerów, czyli tych wszystkich koncernowych piw. Błagam. Nie proście mi o to, żebym próbował raciborskiego rżniętego, czy jakiegoś innego, czy zawiercia jakiegoś bursztynowego. Ja w tych piwach nic nie wyczuję. No co można wyczuć w prostym lagerze? Skażenie. Ewentualnie. Mam wam mówić, że to jest fajne, rzeźkie, orzeźwiające i w ogóle... Tak, to jest to piwo, z tym, że kosztuje 8 zł. Nie ma tutaj wad. Praktycznie może orzeźwić, może być bardzo przyjemne w lecie. Goryczka jest na poziomie 30 IBU, czyli fajna taka pilsowa, 25-30. Piana znika, aczkolwiek jak zakręcę korbę, no to ona się tam buduje, czyli dobry znak, bo znowu jest zobaczyć się na palca, co najmniej. Piwo jest mega kolorowne, czyli podejrzewam, że jest i filtrowane, i pasteryzowane. Typowe letnie piwo po ciężkiej pracy. Jeżeli tak to odbieracie, to bardzo polecam. Świetne piwo do tego. Jeżeli stać Was na to, nie ma problemu. Aczkolwiek ja wcale nie paraduję, dlaczego stać Was na to. Bo piwo jest dosyć drogie. No nie ukrywajmy, że 8 zł czy 9 prawie, które dałem,
jak na browar prawie że koncernowy, chociaż nie jest to koncern, ale mam mieszane uczucia. Już mówiłem, co to znaczy kiedyś. Przyjemne, sesyjne piwo. Jeżeli chodzi o ten styl, spokojnie daje, no właśnie, cena. Chciałem powiedzieć 7 na 10, ale cena to prawie 10 zł. Jeżeli podnieca Was temat lagerów, pilsów, polecam. Dam 7 na 10. Jeżeli Was ten temat nie podnieca, no na wadę. Nie ma żadnych wad. Dam 6 na 10. Jest coś, co mi tutaj nie pasi. No mówcie, co chcecie. Nie pasi. Coś mi tutaj w aromacie. Smak jest ok. Goryczka balansuje słód. Piwo jest balansowane, zbilansowane. Wysycenie praktycznie jest żadne w tej chwili, ale je czuć na języku. Piana jest ok. Klarowność jest super. No ale jak zanurzam usta, żeby to wypić, to włącza mi się w głowie jakiś taki, czerwona lampka mi się włącza i mówi coś jest nie tak. Może kwestia przechowywania, chociaż butelka jest brązowa, nie wiem. Generalnie, słuchajcie, w tej cenie nie. Gdyby to piwo kosztowało tam 5 zł, 4,90, to tak. Ale prawie 9 zł. Jak Cezar, pokażę Wam tak. Czyli sami zdecydujcie.